Witam w kolejnym odcinku Gunfire TV. Dzisiaj zajmiemy się najlepszą, niestety też najdroższą, ale najbardziej ekstremalną, najbardziej wygodną i najmniej parującą ochroną twarzy, czyli maskami DI I5 oraz I4. Zapewne część z Was, pewnie ta, która zobaczyła najpierw ceny masek DI, pomyśli sobie teraz, po co mi taka maska, przecież mam Stalkera, gogle i to też działa. I owszem, nie przeczę, że Stalkery również działają, mamy w końcu kawał siatki na twarzy, żadna kulka tutaj nie przejdzie, ale niestety, jeżeli takiego Stalkera połączymy z goglami, okularami, na dodatek jeszcze jakąś czapeczką czy hełmem, to zaczyna nam to wszystko parować. No jeżeli chodzi o wygodę noszenia, bywa z tym różnie, nie oszukujmy się, Stalker nie jest to tak naprawdę szczyt ergonomii i wygody. To jest szczyt ergonomii i wygody, czyli maseczki DI. Mamy tutaj całkowitą ochronę naszej twarzy. Oczy, szczęka, nawet boki twarzy i uszy są w całości chronione. Ale dobrze mieć ten czubek głowy odsłonięty, żebyśmy jeszcze mieli jakąś termoregulację. Jeżeli nie chcecie, zawsze można założyć sobie czapeczkę lub inną osłonę. I teraz tak, to jest DI 5, mamy tutaj taki dość charakterystyczny pasek z tyłu z regulatorem. To jest DI 4, jest trochę tańsze, jest to prostszy model i główną różnicą jest to, że nie mamy tego regulatora, mamy tutaj po prostu gumę, ale to nie jest taka zwykła, ona ma też regulację, tylko po prostu w ten sposób. Bardziej manualna, ale też prosta. I tak naprawdę nie każdemu ten regulator będzie potrzebny. To jest moment przerwy, w którym dajecie łapkę w górę, klikacie subskrypcję, dzwoneczek, a my wracamy do omawiania DI-ów. Tutaj znowu piąteczka, tylko tym razem w camo. Jak widzicie, specjalnie wybraliśmy takie dwie, bardziej powiedzmy wersja sportowo-speedsoftowa i bardziej wersja leśna w takie camo, trochę może nawet w ataksowych kolorach. No generalnie taka typowa do lasu. I owszem, do lasu również się nadają. I teraz pewnie część z Was sobie pomyśli właśnie, skąd ta cena. Przecież jest dużo innych masek paintballowych, znacznie tańszych i też oferujących ochronę całej twarzy, oczu, szczęki, a nawet uszu. Już Wam pokazuję, w czym różnica. To jest maseczka firmy Vulcan. Jest to najprostszy model, najtańszy. I oczywiście ona będzie ochraniała nadal całą twarz, tu nawet mamy jeszcze dodatkowo daszek i oczy, ale przede wszystkim różnica jest w szybach. Tutaj mamy pojedynczą szybkę, która niestety może nam troszeczkę parować. Oczywiście te maski mamy również w wersjach droższych z szybką termalną, czyli podwójną, które nie parują i wtedy jakby ta różnica jest coraz mniejsza, ale również różnica w cenie robi się znacznie mniejsza. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, zobaczcie sztywność tej maski. Tutaj mamy całość wykonaną z tworzywa sztucznego, które jest dość sztywne. Będzie bardzo dobrze chroniło Waszą twarz, ale niestety, zwłaszcza boki, jeżeli składacie się do kolby i kładziecie policzek na bacy policzkowej, to tutaj te boki będą uginały się trochę mniej. Zobaczcie też, że profil tych masek jest trochę inny. Ta jest bardziej okrągła. Natomiast w DI-u te boki są raz, że wąskie, a dwa, że dosyć miękkie, więc składając się na kolbę również to będzie dużo wygodniejsze w tych maskach. W ogóle cała maska jest dużo bardziej elastyczna niż właśnie te tanie maski z tworzywa. Dużo wygodniej też leżą DI, jeżeli ma się dużą głowę. No bo na przykład w moim wypadku problem jest taki, że boki tego plastiku wbijają się pod uszami, a te zapięcia centralnie mam na uszach i to też jest średnio wygodne. Chociaż oczywiście nadal będzie to chroniło twarz. No zobaczcie, no tutaj wystają mi jeszcze uszy. Te boki mi się wbijają niestety w uszy. No więc raczej jeżeli ktoś ma tak dużą głowę jak ja, to te najtańsze walki nie będą szczytem ergonomii. W wypadku DI-a może pokażę Wam to na piątce i zobaczcie tą bajerancką regulację. Zakładamy maskę i z tyłu regulujemy sobie tym kółeczkiem. Zobaczcie, zupełnie inny profil. To praktycznie leży na policzkach i tak naprawdę maska jest nawet węższa niż moja szczęka, więc bez problemu bardzo naturalnie będę się składał tutaj właśnie do kolby
I właściwie piątkę mam równo z linią szczęki. Nawet jak otworzę bardziej, to widzicie, że jest to bardzo ergonomiczne. Cokolwiek tu bym nie robił, nie będę zahaczał o mundur, o stójkę od munduru, o kołnierz od kamizelki, o kolbę, o nic takiego. Uszy mam całkowicie chronione i tutaj też jest bardzo miękka pianka neoprenowa, więc na uszach macie neopren z dodatkowymi gąbkami, a nie twardy plastik. I to też robi naprawdę mega różnicę. Jeżeli chodzi o parowanie, to jest absolutnie najwyższy level. Ja sam wiele lat się zastanawiałem nad tą maską i oczywiście, jak pewnie wszystkich, blokowała mnie na początku cena. Natomiast odkąd mam tą maskę i używam jej w C-Cubie, to naprawdę zapomniałem, czym jest parowanie okularów czy gogli. A przez wiele lat przetestowałem wszystkie patenty, od pasty do zębów, pianki do golenia, papiania tych szkieł okularów, w zasadzie wszystkim. Aż po to, że na strzelankę już nosiłem po prostu po 2-3 pary okularów i je zmieniałem gdzieś tam na przerwach na respie, no to w tym wypadku to jest rozwiązanie wszystkich problemów. Zamiast kilku par okularów, gogli, testowania przez lata różnych antifogów, które nawet jeżeli działają, to działają do pewnego etapu. W pewnym momencie spocicie się tak bardzo, że i tak zaparuje wam wszystko, nawet gogle z podwójną szybą. W moim wypadku to było też możliwe. Tutaj nie ma tego problemu. Jeżeli ktoś z was widział mnie gdzieś na strzelankach w C-Cubie, to na pewno widzieliście, że biegam w takiej masce dość charakterystycznej, jeszcze przemalowanej, zrobionej pode mnie. I moim zdaniem to jest najlepsze, co w tej chwili można mieć, jeżeli chodzi o ochronę twarzy, zwłaszcza dla osób, które pocą się i zaparowywują wszystkie okulary i gogle. No chyba nie ma niczego lepszego. Jeżeli uważacie, że jest coś lepszego niż DI 4 i 5, to podzielcie się tym w komentarzu, chętnie poczytam. Może nauczę się czegoś, może dowiem się czegoś nowego, ale myślę, że ja już zostanę na DI-u, bo oferują taki poziom ochrony, wygody i brak parowania, że właściwie nie wiem, czy cokolwiek lepszego, nawet jeżeli istnieje, jest mi jeszcze potrzebne. Dla porównania jeszcze pokażę wam czwóreczkę. Czwórka nie ma tutaj tej regulacji i jest minimalnie krótsza. Zobaczcie, że szczęka mi minimalnie wystaje, a więc czwórka jest jeszcze mniejsza, więc jeżeli ktoś ma mniejszą głowę, to będzie mu też się pewnie wygodniej składać do kolby. I ta wygoda głównie objawia się po paru godzinach noszenia. Te tanie maski będą działały, będą przez jakiś czas wygodne. Natomiast jeżeli macie w tym zasuwać po 6 godzin na strzelance, non-stop biegać, składać, czołgać, robić mnóstwo innych rzeczy, to naprawdę nie znajdziecie nic lepszego niż DI-e. I mimo swojej ceny, jak kupicie, to naprawdę się przekonacie, że są warte każdej złotówki. Mimo że jest tych złotówek sporo. Napisz nam w komentarzu, co ty sądzisz o takich maskach, czy chciałbyś DI-a, czy może jednak zostajesz tradycyjnie przy stalkerze i goglach. Oczywiście, jeżeli podobał ci się filmik, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i najważniejsze, kliknij w dzwoneczek, a my widzimy się w kolejnych filmach Gunfire TV.